Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blue Stellar Defense 6. Jest Sejfmon, a dzisiaj będziemy grali naszym ulubieńcem, naszym mięsistym gigantem, który niszczy wszystko wokoło, tym razem w stylu bałwanka. No, tak będę go nazywał, chociaż każdy wie, że mowa o panie Pacie. Jednocześnie dzisiaj też doszły prezenty. Nie wiem od kiedy to już jest, to jest niby 11 dni, więc pewnie było 12, więc pewnie to już jest od wczoraj, dla was 2 dni temu. Czemu nie było odcinków? Mam gardło rozwalone. Jeśli będę kaszlał albo przerywał, to głównie z tego powodu. Fasty the Snowman. No, oczywiście, Pat jest lepszy. Tak, mam po prostu rozwalone gardło, więc samą głowa mi troszeczkę naparza cały czas, więc na lekach jestem. Ale miejmy nadzieję, że dzisiaj pójdzie prawidłowo. Nie chcę też was zostawiać aż tak długo bez odcinków, bo wiem, że dla kanału to jest strasznie słabo, a tak samo wiem, że no wy liczycie na te odcinki, więc tym bardziej trzeba do nich wrócić. Tak samo będę miał taki bardziej basowy głos. Super będzie. Więc łapeczki, komentarze i lecimy z koksem dzisiaj. Zresztą napiszcie mi, co sądzicie na się tego pana Pata. Czy jest fajny, niefajny? Podoba wam się, czy po prostu jest to dla was troszeczkę takie, wiecie, ach, niech będzie, niech będzie. Dobra, oczywiście celujemy w wykonywanie tutaj naszych tych eventów i będę chciał dzisiaj grać głównie Patem, żeby Pat w większości tutaj robił całą zabawę. Będziemy grali na easy, bo tu mamy kilka easy do przejścia. Jak mówiłem, gramy głównie Patem. Exist play? Game? Nie wiem, czy w to grałem, ale może faktycznie raz się wbiłem. Tak, będziemy grali w tym trybie, bo to jest według mnie najlepszy tryb, najszybciej zdobędziemy to wszystko, co potrzebujemy. Pata najlepiej oczywiście ustawić w tym miejscu, żeby mógł on jak najwięcej zrobić. Oczywiście będziemy go też polepszali, jak mówiłem, chcę grać głównie Patem, dlatego też darmowa małpa, którą możemy sobie spokojnie postawić, stawiam ją aż tak daleko, żeby jednak, no jak mówiłem, to Pat zrobił nam całą robotę, a nie ta nasza małpka. A tu mam chyba wyłączone ruszanie, tak, mam wyłączone to, więc przyspieszamy maksymalnie, no i zobaczymy, jak Pat sobie będzie radził, czy upgrade coś będą u niego zmieniały, zobaczymy zresztą. Jak wiecie dobrze, ja lubię tego Pata, jasne, jasne, prawda? Zawsze po nim jadę, zawsze co materiał nagrywam z Patem, to mówię o naszym grubasku. A oczywiście, każdy mnie zresztą poprawia, że to nie jest grubasek, on po prostu ma takie mięśnie, grube kości, tak się mówi, prawda? Ale zobaczymy, jak sobie Pat poradzi dzisiaj solo. Zobaczymy, jak on daleko jest w stanie dojść. Po poprzednich odcinkach z Adorą, już wiecie, że Adora jest naprawdę tutaj przegięta. Czy z Patem będzie podobnie? Zobaczymy zresztą. Gramy na easy, więc to jest oczywiście spoko, tak nie mamy większych oczywiście teraz problemów. Mamy już większy zasięg, bardzo fajnie, oczywiście pójdziemy pod speeda dla niego. No i oczywiście on musi widzieć kamo, bo on kamo domyślnie nie widzi. Ja nie wiem, jak on sobie poradzi w przypadku szybkich balonów. W przypadku żółtych już. Bo on bije dosyć wolno, bije te niby 3 warstwy nawet, w tym głównym swoim uderzeniu, w tych pobocznych bije po 2. Więc to jest zapewne bardzo, bardzo duży damage. Ale czy ja wiem, czy to jest wystarczające, czy już powolutku mu przechodzą. Więc chyba trzeba się troszeczkę wzmocnić, bo no sami widzicie, że jest tutaj słabo. Chciałem go postawić tak, żeby jednak nie sięgał do Pata, ale nie mogę tak postawić, szkoda bardzo. Chcę coś znaleźć takiego, co by mogło im mu pomóc. Oczywiście to może mi przejść, prawda? Co mu pomoże w przejściu, ale nie będzie mu jakby, te, wiecie, całkowicie mu niwelowało jego akcji. Może niech to będzie ninja małpka w takim razie, w tym miejscu. Ona spokojnie mu pomoże ze wszystkim, co to będzie leciało, ale jednocześnie też nie będzie załatwiała całej roboty, bo jakby postawił ninja małpkę w tym miejscu, to oczywiście jej shurikeny biłyby aż do Pata. A to jednak chodzi, żeby ten Pat główną robotę zrobił. Okej, okay. Z szybkimi sobie radzi. Ej, on nawet więcej bije, 5 warstw nawet. Ile ty bijesz naraz warstw? To jest ciekawe pytanie. Ile tych warstw bije naraz? Bo widzicie sami, że rozwala zielonego. Zielonego są 4 warstwy, żółte to są 3 warstwy. Więc ciekawe, na pewno sobie bardzo fajnie on radzi. Nie wiem, czy iść już w ten. Chyba wykrywanie kamu mu pierw zróbmy, bo jednak to chyba powstanie nam najszybciej. A nie zapewne, czy uzbieramy ze speedem to kamu. Jeśli oczywiście uzbieramy, to to problemu nie ma, bo w każdym momencie możemy to zmodyfikować. Więc tym się całkowicie nie przejmujemy. Chcemy aktualnie, żeby to Pat, nasz drogi Pat, nasz snowman, mógł tutaj sobie ze wszystkim pięknie ładnie poradzić. Okej, okay. Zaczynamy już tutaj mi przechodzić.
Spoko, mówiłem, ta ninja małpka jest niby bardzo słabo polepszona. Jakbym to jeszcze strzelił jeszcze tutaj podążanie, to byłoby w ogóle mega, mega mocne. Oj, coraz więcej przychodzi. Pat, czemu ci tak słabo idzie? Dobra, wiecie co? Uzbieram na to. Dam mu speeda, bo speed mu bardzo dużo może pomóc. Oczywiście później dam mu jeszcze alchemika, żeby go wzmocnił. Więc to będzie jeszcze bardziej mocne. Oj, teraz to ładnie sobie poradził. Pięknie sobie wręcz poradził. Dobra, teraz dostałem miotło, więc teraz miotło będzie ich odganiał, bo to chyba jest to, tak? Tak, slap. Daty push balloon away from the exit. Czyli dokładnie, nasz pad teraz przy użyciu swojej miotełki. Miotełki, dobre. To jest dobre akurat. W sumie nawet nie zwróciłem uwagi, że to jest miotła. Bo tak, oczywiście patrzyłem się między na pad, ale nie zwróciłem uwagi, to jest faktycznie miotła. Okej, dajmy to podążanie teraz. I jeszcze dajmy to. W tym momencie jest już zabezpieczony. A i zapomniałem, że miałem zbudować mu jeszcze ten upgrade. Paty nie widzi kamo. Oczywiście ninja małpka widzi kamo, tego problemu nie ma żadnego z tym. No ale to Pat ma robić to całą robotę, nie ninja małpka. Więc oczywiście za momencie to już będzie. Okej. Fajnie, że z purpurowymi sobie on bardzo fajnie radzi. Jak na razie to jest w porządku. Myślę, żeby w ogóle Pata ustawić już teraz na bicie tych najsilniejszych. Ale troszeczkę z jednej strony się boję, bo wiecie, jak Pat będzie bił tych najsilniejszych, to będzie bardzo dużo przychodziło nam. Więc zostawmy go w tej formie. Bij pierwszych. I tak czy jak on ma AOE dosyć mocne, więc tak się będzie biło naprawdę dużo ich. Zresztą widzicie sobie sami, jak on sobie bardzo fajnie z tym wszystkim radzi. Pierwszy Moab. Będzie dosyć ciekawe, czy on sobie z pierwszym Moabem poradzi, żeby go solo klepnąć. Oczywiście. No to jest dosyć ciekawa sprawa. Czy on w ogóle jest w stanie solo klepnąć Moaba? Zobaczymy to już za momencik pewnie. No nie za momencie, za 10 rund. I to będzie de facto jego ostatnia runda. Więc sam pad solo przejdzie oczywiście poziom easy. Jednakże no zostaje mu mało życia, bo nie ukrywajmy, ninja małpka go ratuje z tymi życiami, mamy teraz 100%. No ale jednak troszeczkę tego życia mu zeszło, ale spokojnie by się utrzymał, bo według mnie więcej jak 250, 225, a nawet troszeczkę więcej balonów mu nie przeszło. Więc i tak gdzieś jakby sobie on poradził z tym wszystkim, no ale jednak miałby troszeczkę gorzej. Teraz oczywiście będę polepszał Pata, żeby był on jeszcze mocniejszy. Ja mówiłem, tutaj gramy głównie Patem. To Pat ma robić całą robotę, więc nie muszę wydawać pieniążków na inne jednostki. Oczywiście, jeśli będę sobie całkowicie, że nie radził, to wtedy mogę coś tam kombinować z tym. Ale na razie spokojnie. Spokojnie jest, nie muszę nic wydawać. Dobrze, się cofnę wtedy, prawda? Będę chciał oczywiście między teraz tymi materiałami, co będziecie teraz widzieli, nabijać dosyć mocno nasze prezenty. Bo tak, chciałbym oczywiście znowu dojść do wysokiego chesta, może nie ostatniego, chociaż tam był achievement na ostatni chest. No właśnie, może tylko i wyłącznie dlatego, tylko z tego powodu chciałbym na tego ostatniego chesta sobie zdobyć, żeby tego achievementa nabić. W ogóle muszę te wszystkie achievementy zacząć robić, między innymi te wyścigi. Chcielibyście w ogóle moje zabawy z wyścigami oglądać? Ja będę miał wiele, wiele faili, mnóstwo jakiegoś kombinowania, bo tak, wyścigi są dosyć ciężkie. Jeżeli nie mam takiej stałej taktyki, jaką bym mógł stosować na te wyścigi, no może jak trzeba by było się zastanowić i faktycznie taką taktykę na wyścigi stricte sobie znaleźć. Wiecie co? Blundzicy sobie tutaj strzelę, bo coś czuję, nasz pacik może sobie średnio radzić, chociaż Moaba pewnie klepnie sam solo. Tak mi się wydaje, że spokojnie Pat klepnie Moaba. Jednakże to, co wyleci z Moaba, oj, to będzie dla niego dosyć sporym problemem. A właśnie, czekajcie, póki jeszcze jestem w stanie, zboostujmy naszego Pata, żeby on faktycznie sobie poradził solo. Okej. No i co, będzie teraz odpychał, prawda? No tak, spokojnie, mówię, z Moabem sobie poradzi, a nawet to, co wyleci z Moaba, nie stanowi dla niego problemu. Zobaczmy w ogóle, jak daleko Pat. Tybie solo oczywiście, czyli już nic nie buduje więcej. Nawet nie buduje tego speeda, bo speed powoduje tą plamę, a ta plama daje razu ten damage. Ale on ma boostować tutaj za każdym razem naszego Pata. Więc na tym mi najbardziej zależy, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Pat, oczywiście boostujecie, więc czemuż by nie? Speeda jeszcze większego, później będzie zasięg jeszcze większy. No w tym miejscu tak się ma prawie maksymalny zasięg, więc więcej i tak czy siak mu nie mogę tutaj za bardzo strzelić. Ale już widzicie sami, że coraz lepiej sobie radzi.
coraz lepiej mu to już idzie i coraz mniej jednostek przechodzi do naszej ninja małpki. To widać po jej wynikach. Tego też w ogóle usuniemy może. Będziemy się patrzyli tylko na wyniki z super, znaczy ninja małpki, a w ogóle. Żeby mieć to bardziej obeznane, usuńmy ninja małpkę i postawmy ją od zera. Dzięki temu będziemy widzieli faktycznie, ile na ten moment przychodzi tam jednostek. W ten sposób, powiedzmy. No i dobra, w ten prosty oto sposób jesteśmy już w stanie jednoznacznie określić, co przez tego pata przechodzi. Polepszymy ninja małpkę jeszcze troszeczkę przynajmniej, żeby oczywiście ona też była troszeczkę mocniejsza, prawda? Żeby ktoś faktycznie przejdzie, żeby ona faktycznie to obroniła wszystko. Ale pat póki co nie daje za wygraną. Chce faktycznie udowodnić, że tak, jestem duży, jesteś silny i spokojnie klepnę każdą falę. Chociaż nie, już mi przeszło. 114 jednostek, sporo. To mu przeszło naprawdę dużo teraz. Oj, Pat, zawiodłeś mnie. Zawiodłeś mnie. Jak mogłeś to przypuścić? No ale dobra, dajemy ci jeszcze szansę. Jeszcze możesz sobie poradzić. Jelany dziulek. Tutaj ciasteczko jest. Pan ciasteczko i pan bałwanek. To pewnie Pat w wersji chudszej. Tak, musiałem oczywiście znowu pojechać. Paty w wersji chudszej. No ja wiem, że tak się nie powinno mówić. Więc to jest tylko nasz pad dzielny. Solo pacie, dasz radę. Dasz radę. No. Nic więcej tutaj nie będzie. Tylko i wyłącznie ta ninja mapka. Teraz przeszło sporo, bo prawie 430 przepuścił. Wow, dużo to było. To było dużo. Oczywiście map nie ma szans przejścia. Głównie temu, że jest cofany co chwilę. Tu będzie już większy bonus dla bicia właśnie moabów, ale no to nie zmienia faktu, że no coraz gorzej sobie z tym radzimy. I przyjdzie nam moab, to oczywiście mamy przeklapane wręcz bym powiedział. Ale na razie nie jest źle. Na razie nie jest źle. Jakoś sobie z tym wszystkim jeszcze radzimy. W ogóle, może bym postawił inżyniera, chociaż inżynier jest strasznie drogi. Bo musiałbym go co chwilę jeszcze upgrade'ować. A nie mam na co wydawać kasy tak naprawdę. Więc spróbujmy pójść w to, ten upgrade'ik, żeby boostować jeszcze bardziej naszego pata, żeby to pat robił tą grę. Na tym mi mega zależy, żeby to faktycznie pat tą grę zrobił. Okej, nie przepuszczaj moabów. Jak moab przejdzie, to znaczy po prostu przegraliśmy. Chyba tak, bo moab jak już przechodzi, to znaczy, że jest faktycznie bardzo, bardzo słabo. Ale zaraz będziemy mieli speeda. Kolejny upgrade naszego pata i wtedy będzie ono wiele, wiele mocniejszy. Wybaczcie, ale muszę się napić. No i dobrze, teraz trzy moaby, chyba tak. Zbitka trzech moabów, oczywiście. Pat wszystkich odpycha, więc tutaj nie mam żadnego problemu. A te dźwięki od inżyniera są irytujące. One cały czas po prostu taka będzie plama co chwilę wypuszczana. W ogóle ciekawe, jakby on sobie poradził teraz z... No nie, dobra, będzie chyba słabo teraz już, widzę. Okej, przeszedł moab i co, powinien teraz chyba zakończyć już grę. Dwa moaby przeszły? No, tego nie możesz przepuścić. No dobra. Przepuścił jednego moaba. Okej, w tym momencie mamy już speeda razy dwa, bo to jest podwójny speed, 100%. Więc to jest naprawdę dużo, też widzicie sami, jaki to jest rezultat. No teraz chyba już nic nie przejdzie. No już nie mówię, że w tym momencie kogoś przepuścisz. No z podwójnym speedem to już chyba nie ma szans na przepuszczenie. Jak ja bym chciał rozbrać jeszcze na to? To by było mega dobre, piąty tier. Że wiecie, że to jest naprawdę mega, mega mocne. No ale pewnie się na to nawet nie pokuszę, bo to by było troszkę przegięcie. No zobaczymy. Na razie boostuje cały czas pata. Zobaczymy, jak sobie daleko on teraz poradzi. Już ma trzy boosty, bo ma i wioskę ze speedem, i alchemika, który daje mu speeda, i damage. No i ma oczywiście naszego inżyniera, który go mega, mega wzmacnia. Jestem mega ciekaw, jak to w ogóle będzie wyglądało później. Najgorsze jest to, że naszego tutaj inżyniera, jak dobrze wiecie, bo pokazywałem to już w innym materiale, nie możemy zboostować. Czyli nie możemy postawić tutaj bota, który będzie automatycznie używał skilla. Coś mi gardło cały czas nawala i mnie na kaszlenie, ja nie wiem jak to powiedzieć. Najlepiej mi jest średniawo. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie jest mega dobrze. 58 runda na pacie w ciągu 15 minut. Wow, jak dawamy już całe 15 minut. Dużo. Naprawdę dużo. No zobaczymy. Pamiętaj safe, boostuj go. Używaj skilla. To jest bardzo, bardzo ważne. Jak widzicie sami,
te boosty dają sporo, bo w tym momencie już nie przepuszczamy moabów. Chyba nic nie przepuściliśmy od tego czasu. 1900, muszę to o ile zapamiętać. To jest bardzo ważne, żeby jednak to mieć na uwadze. Ciekawe też, jak boostujemy alchemika, czy on częściej rzuca, czyli może zboostować więcej jak 3 jednostki. To muszę kiedyś sprawdzić na trybie piaskownicy, czy on boostuje wtedy więcej. Okej, okay, wykorzystamy to naszego skilla oczywiście. Jak na kim innym możemy tego skilla wykorzystać? Chyba, że go niszczymy na shota, więc... No BFB nie masz większych szans. I runda 60 będzie już za nami. No to już będzie dobre. Tylko właśnie, ja nie zauważyłem, czy podczas używania umiejętności my jesteśmy bezbronni? Tak, my jesteśmy bezbronni. Aha. Czyli poza tego samego ściskania, balony przychodzą, widzicie? Musiałem to po prostu zweryfikować, bo to jest... Wow, dziwne. To jest mega, mega dziwne. My tego nie możemy posłużyć, nie możemy używać tej umiejętności, bo przegramy. Po prostu, bo przegramy. To ja wolę być już normalnie, że tej umiejętności używać. Nawet nie wiedziałem, że ona jest aż taka słaba. Serio, wydawało mi się, że to bije w trakcie. O, on blokuje całkowicie swój damage na ten czas. Ale to jest słabe w tym momencie, takie mam wrażenie, to jest mega słabe. Okej, okay, teraz to mi przechodzi? Tak, przechodzi? Nie. Dał sobie w ostatniej chwili radę. To boostowanie, właśnie, pad. Czy to boostowanie wszystkie małpki w okolicy? Jedną warstwę więcej, ale czy ty też? Jeśli ktoś z was ma wiedzę na ten temat, czy pad podczas użycia tej umiejętności, to ta umiejętność też idzie na pata, czy tylko na małpki wokoło? Bo to jest ciekawa sprawa. Okej, okay, przyszło mi dosyć sporo. Ninja Małka powinna sobie z tym poradzić, tak mi się wydaje. Chociaż już widzicie sami, że jest średniawo z tym. Jest tym mocno średniawo, ale nie, więcej nie boostuje. Powiedziałem tylko, może być jedna jednostka. No ale patrzcie, ile tego przechodzi. No, 63. runda nie jest dla niej. I uwaga! Przegrałem. Czyli pad, 63. runda go niszczy, po prostu go rozwala na całego. Oczywiście ja wiem, że tam był jeszcze z tyłu ninja mapka do pomocy, ale pad i tak czy siak według mnie wyszedł dosyć fajnie. Muszę zrobić sobie takie testy wszystkich postaci. Czy chcielibyście, żebym przetestował się w ten sposób na takim solo wszystkie postacie, jakie tylko są w grze? Zresztą pata można było postawić na innej rundzie, na innej mapie. Mam tu na myśli głównie tą mapę, kubizm. Bo tu najwięcej razy on się jakby przecina z jednostkami. Chcielibyście jeszcze jeden test dla pata? Czy już inne postacie zrobimy? Napiszcie w komentarzu. Jeśli będzie po prostu więcej waszych opinii odnośnie pata, to zrobię jeszcze jeden odcinek z pata. Jeśli będą komentarze typu, że zrób inne postacie, to będę robił z następnej postaci, albo też po kolei. Czyli od Quincy przez wszystkie postacie, oczywiście pomijając już Adorę, bo już ją mieliśmy, no i oczywiście pata. Okej, okay. Dzięki wielkie. Gardłem zaraz już wysiądzie, bo już to po prostu czuję, że już ono ma dość. Dziękuję wam za oglądanie i komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do kolejnego materiału. Na razie, hej, hej, pa. Masakra z tym gardłem.